Jak się macie, moi mali, zieloni przyjaciele? I have waited a long time for this moment, my little green friend. No dobra, nie wiem, czy nie przegiąłem z tym powitaniem, ale jak mówiłem, jakiś czas temu powoli odpoczywam od zwykłego, wiecie, hej, hej. A jeśli jesteście ciekawi pewnej teorii o tym, czy Ben Solo żyje, to zapraszam do wrzucenia łapki w górę i subika, bo nadal większość z was ogląda ten kanał bez subskrypcji. Gotowi? No to lecimy. Ben Solo, czyli Kylo Ren, to syn Lei i Hana i jest jedną z ciekawszych postaci w sequelach Star Wars. Bardzo szybko zdajemy sobie sprawę, że jest nie tylko groźnym użytkownikiem ciemnej strony mocy, ale przede wszystkim zagubionym młodym człowiekiem, takim trochę, wiecie, nastolatkiem w skórze 30-latka, który usilnie próbuje dorównać legendzie, której się dorównać nie da, czyli legendzie Dartha Vadera i jego własnego dziadka. Przy okazji sequeli dowiadujemy się też o diadzie mocy. Tak szybciutko przypominając, diada mocy to niezwykle rzadkie i zarazem potężne zjawisko. Objawia się w więzi dwóch istot czułych na moc, które zarazem wzmacniają się i stanowią tak jakby jedność w mocy. Oznacza to, że stają przed nimi otworem możliwości, do których żaden Jedi ani Sith nie ma dostępu. Osobników złączonych diadą mocy wyróżniało kilka specyficznych cech. Ich połączenia telepatyczne były najsilniejsze z możliwych, tak zaawansowane, że mogli wchodzić w interakcje, a nawet toczyć pojedynki na miecze świetlne, pomimo przebywania w różnych miejscach. Jednakże widywali wtedy wyłącznie siebie, nie otoczenie drugiego z nich. W trakcie walki między diadą mocy przedmioty znajdujące się w otoczeniu jednego mogły się teleportować do otoczenia drugiego. Zespolone w ten sposób osoby cechowały się podobną potęgą w mocy. Kiedy jeden z nich rósł w siłę, drugi szybko mu dorównywał. Między innymi właśnie dzięki byciu zespolonym z Benem Solo, Rey posiadała potencjał w mocy na poziomie Skywalkerów, choć oczywiście nie pochodziła, wiecie, biologicznie z tego rodu. To przypomnienie było konieczne, abyśmy mogli lepiej wgryźć się w teorię, o której jest ten film, czyli że Ben Solo żyje. Otóż on żyje. W Rey. Jeszcze w kinie wydało mi się dziwne, że Ben Solo nie pojawił się na koniec filmu jako duch mocy. Znaczy, rozumiem, że pojawienie się Luke'a i Lei w bieli to miał być taki ostry przekaz, że Rey jest Skywalkerem, ale wydaje mi się, że stojący obok matki Ben Solo by tego przekazu nie zniszczył. Duch nie pojawił się, dlatego że tak naprawdę Ben Solo żyje. Żyje w Rey. I już wyjaśniam, jak to możliwe. Jak widzimy w końcówce filmu Skywalker Odrodzenie, Ben Solo po jasnej stronie mocy ożywia Rey. Można uznać, że ożywienie to taka jakby ekstremalna forma leczenia mocą. Leczenie jako bardzo trudna umiejętność mocy polega na przekazaniu części swojej energii życiowej do osoby ratowanej. W sensie osoba ratująca przekazuje ratowanej. Czyli można uznać, że aby ożywić Rey, Ben przekazał jej całą swoją energię życiową i od tej pory Kylo, czyli Ben, żyje w niej. Wcześniej byli diadą mocy, czyli połączonymi osobnikami. Po tym transferze siły witalnej Bena stali się naprawdę jednością, w sensie jednością w jednym ciele, a nie diadą, czyli jakby jednością w dwóch ciałach. Wiem, to jest dość zakręcone, ale nawet pójdę trochę dalej i odwołam się do słów samego George'a Lucasa. Otóż George kiedyś w jednym z wywiadów powiedział, że Gwiezdne Wojny to takie ciągle toczące się koło. Dlatego no, pewne rzeczy się powtarzają. Stąd zapewne wynika podobieństwo w konstrukcji epizodów 1, 4 i 7. No, jest jakaś tam istota na pustyni, która odnajduje w sobie moc, szkoli się, a potem pomaga rozwalić jakiś tam statek przeciwnika czy stację bojową. No, w każdym razie jakiś bardzo duży, bardzo groźny pojazd przeciwnika. A co jeśli historia jeszcze raz zatoczy koło? Może się okazać, że w nadchodzącym filmie opowiadającym dalsze losy Rey, no a wiemy, że na tę chwilę taki jest w planach, Rey będzie w ciąży albo już będzie miała urodzone dziecko, które okaże się potomkiem Bena Solo. Wiecie, takim małym Benem Solo. I opowieść zatoczy krąg, tak jak Anakin Skywalker, dziadek Bena Solo, którego on sam tak podziwiał, był dzieckiem zrodzonym z mocy.
tak i dziecko Rey będzie dzieckiem zrodzonym z mocy, za sprawą właśnie Diady Mocy i Bena Solo, a sama Rey stanie się trochę jak Shmi Skywalker, która kiedyś jakiemuś mistrzowi Jedi, który przybędzie, powie, że nie było ojca. Przyznacie, że byłoby ciekawie i w ten sposób za pomocą Diady wreszcie można by spełnić słowa Palpatina. Moc jest tak silna, że potrafi tworzyć życie. He could use the force to influence the midichlorians to create life. Tym samym spełniło się marzenie Anakina, ale dopiero w jego wnuku osiągnął taką potęgę mocy dzięki Diadzie z Rey, że nauczył się tworzyć życie. W ten sposób Kylo Ren dokończył to, co zaczął Vader i o czym mówi wprost, że chce dokończyć to, co Vader zaczął jeszcze w epizodzie 7. Jak myślicie, czy to możliwe, że zobaczymy to w Star Wars w nadchodzącym filmie lub w filmach o Rey? Dajcie znać w komentarzu, a tymczasem ja się z wami już żegnam i przypominam, żebyście się często uśmiechali, uważali na siebie, a wtedy na pewno moc będzie z wami. Trzymajcie się. Opa!